Jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis i dzisiaj kontynuujemy wycieczkę poprzez ten zaśnieżony świat w grze, która nosi tytuł Kolat. Będziemy szukali wyjścia z tej naszej tutaj sytuacji. Nie wiem, czy mi się to uda po prostu. Musimy zejść gdzieś w dół. W dole ktoś tam na nas niby czeka. Ile to w tym prawdy jest i w ogóle... Gdzie może pójdziemy, co? Gdzie chyba żeśmy nie szli? Gdzie nie możemy? Tam coś jest na górze, zobaczcie, tam się coś świeci. Błyszczy, jak tam dojść? Może tędy, ta droga prowadzi ostro do góry. Tutaj. To jesteśmy przy tym kamieniu. Słuchajcie, musimy wziąć tą mapę, bo mi się wydaje, że my jesteśmy gdzieś teraz tu. Obejście, jest droga w prawo, droga w dół. I tu byśmy się połączyli. Tak, czekajcie. Bo tak, tu mamy ten kamień. Jasne. Tu jest ten kamień. Nie ma kolejnej żadnej drogi. Jest tędy. Dajemy radę się pomału spinać tam w ogóle. Nie wiem. No i co, my byśmy byli teraz w tym miejscu? O, nie tu, co ja gadam durnoty. A tu? Nie wiem właśnie, naprawdę zabijcie mnie, ale ja nie wiem, gdzie ja jestem w tej chwili. Tu jest coś prowadzącego w dół. Tu jest też coś prowadzącego w dół. Idźmy tędy. Po prostu jak będziemy się gubili, tutaj nie da rady, wrócimy. No ale tam ta postać w poprzedniej części mówiła do nas, że czeka na nas na dole. Gdzie to jest? To jest to kolejne przejście z jakiegoś tunel tutaj. Tak, i tu była chyba ta jaskinia. Dobrze, gdzieś kojarzę. Nie było tu jaskini. Będzie nie damy rady przejść. Nie wiem. Zgubiłem się totalnie w tej grze. Po prostu nie wiem, dokąd mam się udać, co mam zrobić. Mogę też biec cały czas, bo zmęczenie mi nie pozwala, a później tracę ostrość widzenia, tak jak teraz fajnie widać. Nie damy rady. Ja w ogóle poszedłem. No kurde, odpoczywaj szybciej, człowieku, no. Nie no, ja się po prostu gubię. Tu jest ta jaskinia. To nie. Tędy nie. Nie. Wracamy. Świetnie. Zakręcony świat niesamowicie. Idę do dołu. Po prostu tam, gdzie będę widział, że ścieżka biegnie w dół, tam idę. Zobaczymy, do czego to mnie doprowadzi. Idę teraz to pod górę.
To są dwa identyczne kamienie takie, jakby. Będę mógł na dół schodzić. Nie wiem, to jest. Kurde, znowu zagrodzone. Gdzie mam iść? What the fuck? Tu jest kamienie zejście, tędy w dół. Tam gdzie w dół, tam schodzimy. Tam gdzie w dół. I co dalej? Ja się kręcę w kółko. Po prostu się zakręciłem w kółko totalnie. Nie wiem. Ładnie, to się to zginę. Jakieś tutaj było połączenie czegoś. Czymś. No, na pewno. Tak, na 100%. Łaaa, spadłem, bum, nie żyję, amen. Ojej, jejciu, kontynuuj. Gdzie mnie przyniesie? Po prostu nie wiem, no, nie mam zielonego pojęcia. Gdzie ja jestem? A, tu jestem. Pamiętam, tą notatkę tu wziąłem. Dobra, no ale no co dalej? Tutaj nie mogę czegoś innego tutaj być. Śpiwór, latarka. Idziemy, dobra, do góry. Tu są te piki, to pamiętam również. Idziemy do dołu. Tam coś się zobaczy, tam jest jakiś kościół. Będzie nie da dojść. Nie. Dzwony biją. Tam się coś paliło. Pamiętacie, tych dwóch widzieliśmy. Chyba prańców. Nie szliśmy, tylko bardziej w tamtą, po prawej stronie. Mam drogę w dół. O, o, o! No i znowu ciary po plecach. Zostaw mnie w spokoju. Kurde, zostaw mnie w spokoju. Nawet nie oglądam za siebie, nie, zaraz zjara znowu. Nie ma go. No co mam tu robić teraz? Tu jest gdzieś, o. Idźmy stąd. Teraz idziemy chyba w dobrą stronę wreszcie. Tam jakieś przejście pomiędzy tymi drzewami może. Może tędy do drogi. Wow. Idź, tędy, dobra. Guzik, nie przejdziemy, zginę.
Ładnie. Teraz ten przejść. Tak, czy znowu się pojawi? Dobra, wyjdziemy teraz tam. Co on tu chce od nas? Może to tam mamy iść, gdzie on się pojawia. Zapamiętaj jego drogę, Dżungis. Biegnij, 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 biegnij. Nie. Tędy. Że tu. Ja w ogóle idę teraz. Nie, może wróćmy jednak. On się tu pojawił. Nie wiem. Po prostu nie wiem, co mam dalej robić. To jest to, już to mnie około zrobiłem. Kółeczko takie. Będę uciekałem od niego. No, on tu jest. Nie? O, zginę. Przepraszam was bardzo. Gdzie ja mam iść? Naprawdę nie wiem. Gdzie za mną? Nie, tędy schodziłem. Tu. Się wydaje. Na mnie czeka na dole. Most. Musisz iść szybciej. Niewiele czasu zostało. Musisz się śpieszyć. Kurde. Znajdź drogę. Znajdź mnie, albo sprowadzę tu piekło. Znajdź mnie, no. Nie. Tędy. Nie wiem, jakim czytam odnalazłem tą drogę prowadzącą. Wow, co się ze mną dzieje. Tylko szybciej. Szybciej. Wow. On się nie chce obracać ze siebie. Tu jakieś kamienie już lecą. Wow. Co jest? Idź, rzeź. Idź, proszę. Którędy teraz? Tędy? To błąd. Chyba nie do końca tędy. Chyba zginę. Już może. Łamie nogi. Nie, czekajcie, jakoś mi się udało coś tam zejść. Gdzie ja jestem w ogóle teraz? Dokąd teraz się pobiegnie? Dokąd? Bo ja nie mam pojęcia, to może kamieniami. To ta droga jest wyznacznikiem tego, gdzie mam iść, te kamienie. Miejmy nadzieję, że tak. I co jeszcze teraz? Ja naprawdę nie wiem, czy ja dobrze idę. Oddalam się od tego kościoła chyba. Dzwony coraz słabiej słyszę bijące. Gdzie tu jest? Co tu jest? Coś jest. Jest, naciśnij E. No i gdzie kurde jestem teraz?
Gdzie ja teraz jestem? Poszukajmy na mapie. Tutaj. Tego nie było. Tu jestem. Tu też znalazłem jakąś notatkę. Zobaczcie. 70. Ładnie. Dobra, lećmy dalej. To jest drzewo tu. Tu mamy iść dalej w tą stronę. Nie, do dołu. No, nie idziesz do góry. Nie będę się po tych górach spinał. Cienie wyglądają złowrogo normalnie. Jak tą grę skończyć? Muszę go powstrzymać, go przed czym? Dlaczego to znowu ja? Czemu to znowu ja? Kupa wyjców. No dawaj, 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 nie udawaj. Kolejny most. Albo ścieżka taka przed tym. Nie, no kolejny most. Jest powalone drzewo, które mógłbym przejść na dalszą stronę. Iść tędy. Nie, tędy nie mogę. Tak, tędy, no muszę. Hop. Dobrze idę. Wpuść mnie tylko, a sam sprawdzę. Już tu znajdziemy. Może niekoniecznie tędy. Tu jest to drzewo. Tutaj nie ma przejścia. Nie, no ta gra jest, no, piękna, super, dobra, lećmy dalej, nie wiem tylko, czy dobrze idę, na dół, na dół, na dół, na dół, tylko i wyłącznie na dół, ale tam już się zabija, nie tędy drogę, ja mam zaraz zejść, ja mam teraz zejść, którędy? Na pewno nie. Ta zawierucha, z którą nic nie widać. No czekajcie, to jest ten most, na którym byłem, tak? Chyba tak. Nie. To jest to, gdzie ja byłem. To jest to, gdzie ja byłem, to się nie za bardzo z tym zgodzę, bo ja byłem po drugiej stronie, wchodziłem na ten. I to jest co innego zupełnie, tam do przejścia nie ma. Dobra, tam idziemy. Odgłosy, nie wiem, nie mam pojęcia. Gdziekolwiek idę dobrze. Bo ucieczka z tego koszmaru to mnie kurde będzie kosztowała wiele zdrowia. Tędy? Tędy mówię bezpiecznie. Tu jest drzewo rozwalone, to na pewno nie. Tędy. Dobrze. Tędy. Okej. Ucichło wycie. I chyba dobrze idziemy. Gdzie on nas chce doprowadzić? Zacznijmy od tego. Bo to jest... No.
What the fuck, naprawdę to jest... Ja jestem, byłem tu już? Gdzie tam nie wejdę? Już jest normalne, a tędy? Gdzie ja jestem? Ja byłem tu już. Szybciej, szybciej. Jak szybciej, którędy? Nie, tutaj głupieje po prostu. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tędy schodziłem, tu już byłem. Ja tu już byłem. Znowu się pogubiłem. Znowu nie idę tędy, co trzeba. GPS-a nie mogli dać. Dokąd to mnie zaprowadzi? Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Taka. Tędy. Tu jest jakaś droga. O, w dół, czekajcie. Tu jest coś. Więc. Idź, biegnij, proszę. Most. Już się mocno wcale nie oznacza dobrą drogę, prawda? Tędy? Mieliśmy. No i co ja mam tutaj dalej zrobić? Tędy. Okej. Dalej. Tutaj. Po czym? Tu jest już wysoko. Tam jest jakaś ta. No tatka, ale jak miał wziąć? O, udało się. Oj. Już. Kolejna notatka. Jak myślicie, w którym miejscu? Bardzo zabawne, nie? Jak się nie wie, gdzie jest. Świetnie. Dobra, nieważne. Nie wiem, to nie wiem. Nie będę z tego powodu płakał. Idę. Jak? Którędy? Tędy na pewno nie. Czyli tu... Tutaj. Tędy. O Jezu. Wypaść. ...11 000 dróg i nie wiadomo, którą wybrać. Nie wiem. Nie mam pojęcia.
To jest nienormalne. Po prostu nienormalne. Wydaje mi się, że już jestem blisko, żeby dojść do tego upragnionego punktu, a później okazuje się, że biegłem w kółko. W ogóle nie tędy, co było trzeba, no. No zobaczcie, jestem znowu przy tym kamieniu. Prześladuje mnie ten kamień już zupełnie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co zrobić dalej i gdzie dalej pójść. I tu dmuchało, to ja pamiętam, no. Dmuchało i to ostro we mnie. Tu powinno być przejście gdzieś na ten, z tym plecakiem, to chyba tędy. Nie, nie tędy. Tu jest w ogóle jakoś dziwnie już to wszystko. Gdzie ja jestem? Nie wiem. Ach, szanić to iść. No, tędy się nie da. Jedziemy tu. Ale to jest ostro w górę. My musimy zejść z tej góry. Niezła spinaczka. To jest fajne, ze zmęczenia, że tracę ostrość widzenia. Ta ilość biegu, jaką mogę wykonać, to też nie jest żadna powalająca. Przejdę. Znowu się zaczynają zagadki. Tędy szedłem, pamiętam te dwa totemy. Pamiętam je. Ale co dalej? Nie wiem, gubię się, zagubiłem się. No. Spróbujmy jeszcze chwilę gdzieś podbić, może znajdziemy jakąś drogę. A jak nie, to nie wiem. Gdzie schodziłem? Tam jest ten kościół, którego ja nie mogę dotrzeć w żaden sposób. Ojej. Znowu mnie zobaczył. A, dopadł mnie, no. Matko. I tutaj tędy trzeba gdzieś pójść. On mnie zobaczył. Ja jestem teraz. O, świetnie. W którym miejscu? W tej notatce. No to rewelka, no. Cofnęło mnie... Niezły kawał. Dobra, leć na dół. Gdy szybciej. Szybciej tam i... Udało mi się szybciej. Szybciej mi się udało tylko i wyłącznie spaść na dół. Nie tędy. Tu, tędy. Może po skarpie. O tak. Dobra. Była ta notatka wzięta. Może tędy jednak.
Ja naprawdę w takich grach tracę orientację, nie wiem po pewnym czasie, którędy się uderzy. W szczególności, że brak tu jakichś takich charakterystycznych miejsc. Tędy szliśmy już. Zobaczmy, wróćmy na górę i pójdźmy w prawo tam bardziej. Poczekaj, do czego nas to doprowadzi. W ogóle jest ścieżka jakaś na prawo. No idź, no to jest też lekkie przygięcie. Jak tak, głównie chwila, moment, jesteś zmęczony, no bez przesady. Przebiegnięcie jakieś 20-30 metrów i ktoś się wybiera na wyprawę. Taką pogodę. Tędy mogę zejść. Ale zapierdzielam, jak mamy samochodzik, nie? No i zszedłem na dół. Albo nie, idźmy teraz w dół. A, tutaj jest to wejść, tutaj byłem, tak, to już wiem. Widzicie, no gubię się. Po prostu się gubię, no. Nie wiem. Muszę pomijać jakiekolwiek jedno zejście. Bo to jest niemożliwe. No most. To ten most to jest... Moi drodzy, ten most przy tych kamieniach już. Nie wiem. No tak, no przy kamieniach. Tędy idę, to już akurat to pamiętam, że dojdę do kamieni. Dobra, zobaczmy. Dojdziemy do kamieni i zobaczymy. To tutaj tam zakończymy po prostu przy tym namiocie i później zwiedzimy w kolejnym odcinku lewą stronę. Może mi się uda znaleźć wyjście i ucieczkę z tej masakry, jaka tu mnie dopada, bo po prostu jest źle, no. Jest po prostu nie tak jak trzeba. Są kamienie, tak już widzicie. Biegam w kółko, po prostu jakimś dziwnym trafem znajduję jakieś takie drogi, które mnie tutaj prowadzą do tego samego miejsca początkowego, no. Nie wiem czemu. Potrzebuję namiotu i odpoczynku. I przespania się z tym ciężkim tematem. Co robię źle. Wiecie, a coś tu nie leży w ogóle na tym? Chyba to tak błyszczy. Nie, to po światło od księżyca. Były tylko te symbole, jak dobrze pamiętacie, a namiot jest gdzieś tu. Teraz za tym kamieniem. No dobra, biegnij, nie świruj. To jest nużące. Gdzie jest namiot? I tu nie widzę? No tam gdzieś musi być. Halo. Gdzie mój namiot? To jest grane. No musi być tu namiot, no bez przesady. Co ja? Horror to się zaczyna również dla mnie robić w życiu horror. Wiesz, to był namiot! Nie robię. Ekstra. To nie jest namiot tam? W kamieniu? Kolejny kamień tak ośnieżony tylko. Kamień.
Przecież ten namiot był tu. Było to obozowisko tutaj, no. Już sam sobie tego nie wymyśliłem. Nie jestem chory na umyśle. Zniknęło obozowisko? No ja się mam z tym. Wow. Przestraszyłem, że coś tam łazi. Ale czy na pewno ja dobrze robię, czy ja z dobrej strony szukam tego namiotu, a nie tam? Zaraz zobaczymy te znaki. Ale będziecie mieli pośmiechowisko ze mnie. Na 100% tam gdzieś. O tu. Chyba. Tu go nie widać też. No tu jest ta droga do góry pierwsza. Gdzie jest namiot? Jest. Znalazłem. No jestem tu. Jak drut. Nie wiem. Dzięki serdeczne, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Jeżeli wam się w nic podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, a ja zapraszam na kolejny odcinek z gry Kolat. Nie wiem, ale ona mnie po prostu coraz bardziej przeraża. Macie się ciepło, do kolejnego razu. Na razie. Cześć. Jo.